Transpłciowość definiujemy jako niezgodność z płcią przypisaną przy urodzeniu. Osoby transpłciowe określa się właśnie osobami, które no, nie są ok z tym, jaka płeć została nadana im przy narodzinach. Nasze działania mają charakter edycyjny, to znaczy, że dzielimy się na kolejne edycje, w których przyjmujemy wnioski, zbieramy fundusze, rozpatrujemy wnioski, które wpłynęły do nas oraz ostatecznie wspieramy osoby, które się do nas zgłosiły. Nasza grupa na początku składała się wyłącznie właśnie z osób transkobiecych i jakby rozmawiałyśmy między sobą i doszłyśmy do wniosku, że brakuje takiej pomocy dla osób transkobiecych. Same się z tym zetknęłyśmy, że widzimy tutaj jakby no duże pole niezagospodarowane. Działamy w polu, w którym państwo nie domaga, w którym państwo udaje ślepe i nie widzi problemów, które istnieją. Bezwarunkowa pomoc, taka solidarność, zaufanie radykalne są takimi wartościami, które są nam bardzo bliskie. Największymi wyzwaniami to tak naprawdę życie na co dzień. Depresja, no, która jest spowodowana też taką niechęcią, trochę powiedzmy tym, że jak stereotypowo osoby transpłciowe, zwłaszcza no, transkobiece są traktowane w społeczeństwie. Problemy ze zmianą danych, ponieważ no, żeby zmienić dane swoje oficjalne w dokumentach, trzeba pozwać swoich rodziców. Częściej też, gdy osoba transpłciowa zgłasza się do pracy, jest zmuszona funkcjonować pod danymi niepreferowanymi. Nie ma żadnej standaryzacji, jeżeli chodzi o opiekę medyczną dla osób transpłciowych. Transinkluzywny feminizm to tak naprawdę sam w sobie feminizm. Jest to po prostu część intersekcjonalnego feminizmu. Feminizm transinkluzywny powinien uznawać doświadczenia osób transkobiecych, ponieważ my tak samo spotykamy się z mizoginią. To jest taki rodzaj też transmizoginii. Tak naprawdę my jedziemy na tym samym wózku i tak samo chcemy walczyć z patriarchatem i jakby mamy mnóstwo wspólnych doświadczeń i jakby naprawdę jesteśmy po tej samej stronie. Moim marzeniem, że za 5 lat będzie tak super, że w ogóle nie trzeba będzie tego robić, tylko po prostu można będzie się zająć takimi rzeczami, które są, nie wiem, powiedzmy, no, są przyjemnością i zapomnieć w ogóle o tych wszystkich problemach, żeby wszystkie osoby mogły się cieszyć życiem, nie musiały przechodzić przez wszystkie trudne sytuacje, które muszą przechodzić teraz. Chciałabym żyć w Polsce, w której procedura do zmiany danych oraz płci przypisanej opiera się na tym, że wchodzimy spokojnie do odpowiedniego urzędu, wypełniamy wniosek i następnego dnia możemy się już cieszyć gotowym nowym dowodem osobistym, popieranym numerem PESEL oraz oznaczeniem płci w dokumentach, gdzie tranzycja jest w pełni dofinansowana przez państwo i gdzie mogę żyć spokojnie na co dzień. Jeśli potrzebujecie się czegoś więcej dowiedzieć, zdobyć jakąś wiedzę z zakresu transpłciowości bądź wesprzeć bliską osobę transpłciową, walcie śmiało!